W dzisiejszym filmie unboxing i recenzja kamizelki ochronnej Swingpack 07. Jak dopasować kamizelkę ochronną? Bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj mamy unboxing paczuchy z Bergo. Słuchajcie, jest to kamizelka ochronna i ta paczucha już raz do mnie przyszła. Niestety okazało się, że rozmiar M jest na mnie za duży i musieliśmy wymieniać na S-kę, na mniejszy rozmiar. No i tutaj też plus dla sklepu jeździeckiego Bergo, ponieważ nie dość, że szybka dostawa, tak naprawdę dzień później, to jeszcze bardzo szybkie zwroty, one są praktycznie równie szybkie co dostawa, więc naprawdę wow, ogromny plus dla Was. I to by było na tyle, zostańcie do końca, ponieważ podam Wam kod rabatowy do Bergo, który będzie działał do końca lutego i nie mam współpracy z Bergo, po prostu dostałam go w poprzedniej paczce. Oraz Wam też dzisiaj pokażę, jak dopasować tą kamizelkę ochronną. I otwieramy. Ogólnie ja już z paczki zdjęłam etykietkę, także stalkerzy, przykro mi. Utrudniłam Wam robotę, niestety. O, tak. Przecinamy taśmę. No, może zamkniemy. I otwieramy. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj jakieś takie zabezpieczenie. I mamy naszą kamizelkę. Dobra. Kamizelka prezentuje się tak, jest jeszcze w folii. Jest to model Swing P07. O! Tak się to prezentuje po otwarciu, wyjęciu z folii. Jeśli chodzi o ceny tej kamizelki, regularna jej cena jest to 450 zł, tam około. Mi się udało znaleźć ją na promocji właśnie w sklepie Bergo za 370. No i jest to kamizelka raczej ze średniej półki cenowej. Jest ona dość często, nawet bardzo często polecana na grupach na Facebooku. No i też bardzo dziękuję mojemu tacie, który zamówił mi tę kamizelkę, bo to oczywiście jest prezent od niego. No, także lecimy z tym. Pamiętajcie, jeżeli zamawiacie coś przez internet, to zanim oberwiecie metkę, zawsze to przynieście, bo może się okazać, że jest to na przykład zły rozmiar, no ale wtedy bez metki już Wam nie wymienią. I pamiętajcie, że zamawiając przez internet, zawsze macie prawo do zwrotu. No to co? Zakładamy. Ui! Stresuję się, że to dalej będzie zły rozmiar. Masakra. O, dobra. Więc tak, po pierwsze, kamizelka ochronna nie powinna opierać się na udach. Sprawdźmy to. No chyba dołut jeszcze i troszeczkę brakuje, ale niedużo. Uwaga, uwaga, nadaję ważny komunikat. Nie może się ona opierać na udach, gdy siedzimy w siodle. Jeżeli siedzimy normalnie, to może ich delikatnie dotykać. Wtedy to nie jest źle. Ważne, żeby nie leżała na nich, kiedy siedzimy w siodle. Po drugie, tylny koniec kamizelki. Gdy siedzimy, powinien znajdować się od 7 do 15 cm nad krzesłem, na którym siedzimy. Chwila, bo to trzeba zmienić jakimś twardym czymś. Warunek numer 2 jest spełniony, więc wydaje mi się, że to jest po prostu takie moje dziwne wrażenie, jeżeli chodzi o tą kamizelkę. Dziwnie się w niej czuję troszeczkę. I trzecia rzecz, musimy sprawdzić, czy kamizelka nie suwa się za bardzo na nas, gdy się ruszamy, oraz czy nie krępuje naszych ruchów. No trzeba po prostu się troszeczkę poruszać, robić takie ruchy, jak się robi na koniu, sprawdzić, czy nie będzie nam przeszkadzała. No tak powiem Wam, że troszeczkę się ściąga. Myślę, że to mogło chodzić o zapięcie po prostu. Idę jeszcze może zapytam mamę i tatę, jak leży to na mnie, jak uważają.
Okej, okay, więc słuchajcie, problem rozwiązany. Mama powiedziała, żeby trochę wyżej zapiąć te rzepy. I słuchajcie, naprawdę zadziałało. Po prostu wyżej zapiąć te rzepy, bo tutaj o to, całe to, to jest ta miękka część rzepa. A tu jest ta rzepiąca część rzepa. I ta część jest celowo tak duża, żeby można to było dopasować do tego, jak jesteśmy zbudowani. I właśnie ten rzep, dlatego jest to takie duże, takie wysokie. I no, zapiałam wyżej i się już nie ściąga do góry. I jest wygodniej, także no, polecam poeksperymentować z wysokością zapięcia tego rzepa. O! Także no. Mętki się pozbyłam. I to tyle. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. I co? Do następnego. Cześć! A czekajcie, jeszcze nie idźcie, bo mam dla Was jeszcze jedną ważną informację. Jeżeli wybieracie rozmiar, to tam na stronie Bergo macie podaną tabelkę rozmiarów, według której macie wybierać. I patrzcie przede wszystkim na długość Waszego tułowia. Ja patrzyłam na wzrost i niestety M-ka była za mała, no i trzeba było dopłacić 25 zł za wymianę. Więc patrzcie przede wszystkim na długość Waszego tułowia, bo może być tak, że jest ono trochę krótsze niż jest przewidywane dla danego wzrostu. Uwaga, uwaga, drugi ważny komunikat. Otóż kamizelki ochronne powinniśmy nosić na jak najmniejszą liczbę warstw odzieży pod spodem. Nie dotyczy to oczywiście kamizelek kuloodpornych, które wiadomo się na kurtkę zakłada. Ja tutaj założyłam tą kamizelkę na bluzę, ponieważ i tak ona mi się zsuwa, bo jest wyprofilowana na biust i talię, bo jest to po prostu kamizelka damska, a ja jeszcze damskich kształtów nie nabrałam. Więc w sumie u mnie bez różnicy. Polecenko!